Ratusz zapowiada opracowanie i wydanie nowej strategii zrównoważonego rozwoju miasta na najbliższe lata. Plan, który w 2014 roku został uchwalony przez Radę Miejską, właśnie traci swą ważność. Czy plany, jakie w nim snuto kilka lat temu, zostały zrealizowane? To jest, to jest strategia, która została zrealizowana pewnie w 90%. Tam były zapisane oczywiście cele strategiczne, cele operacyjne. Jak od czasu do czasu analizujemy stopień realizacji tej jeszcze obowiązującej do końca tego roku strategii, to mamy satysfakcję, że bardzo dużo rzeczy udało nam się zrealizować. No, tak jak w życiu, wszystkiego niestety nie, ale również się pewne rzeczy, pewne uwarunkowania, się zmieniły i z pewnych spraw trzeba było zrezygnować, ale to tak, to musi być dokument żywy. To nie może być tak zwany pułkownik, że przyjmujemy strategię, odkładamy na półkę i wracamy, jak się już zbliży jej koniec. W 2014 roku twórcy strategii widzieli cel w postaci miasta opartego na inwencji mieszkańców. Innowacyjnej gospodarce, wykorzystującego swoje położenie i rozwijającego się z zachowaniem równowagi przyrodniczej. Strategiczne przedsięwzięcia to budowa lokalnego lotniska, wspieranie budowy obwodnicy miasta, budowa trasy wschodniej, modernizacja drogi krajowej nr 8 w granicach Suwałk, uzbrojenie terenów inwestycyjnych w sąsiedztwie Subalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, a także rewitalizacja śródmieścia, terenów poko. Zagospodarowanie terenów nad rzeką, termomodernizacja i remonty obiektów użyteczności publicznej. W strategii zaplanowano również rozbudowę instalacji przetwarzania odpadów komunalnych, likwidację źródeł niskiej emisji i modernizację miejskiej bazy sportowej. Zakładano również rozwój subalskiej uczelni, parku naukowo-technologicznego oraz istotny wzrost jakości i efektywności usług społecznych.